Mano ludzie, z tej strony Crater Games i witam was na kanale. Powracamy sobie do Railway Empire. I jak widzicie, nasz pociąg tutaj ciśnie z jakimś zaopatrzeniem. Wyraźnie mamy 3 pełne wagony piwa. Ekstra. I 3 pełne wagony listów i 2 pełne wagony ludzi. Co jest świetne, no i tutaj ciśnie tylko z jednym wagonem ludzi i 2 pocztami. Świetnie, podoba mi się to. Jednakże w ostatnim odcinku zrobiliśmy tutaj taką jebitną drogę do miasta zwanego Amarillo. I teraz oczywiście potrzebujemy dodatkowych pociągów, żeby tutaj jeździli, bo po co robić tory, na których pociągów nie ma, co nie? Więc zrobimy sobie tutaj, postawimy jedyny pociąg, który w tym momencie mamy, bo chyba też za dużo punkciaków niestety nie mamy, żeby zrobić tam nowy. Bardzo bym dużo oddał, żeby zdobyć ten pociąg. 200 tylko punciaków potrzebujemy do niego. Jednakże on ma bardzo dużą siłę pociągową, więc to jest także bardzo przydatne. No i ten pociąg oczywiście, bo to jest ekspres. Jedzie bardzo szybko, no i po prostu ludzi może brać i oni bardzo się z tego faktu cieszą. Bo nie ma zbyt dużo, tak jak mówiłem, turbulencji i tak dalej, i tak dalej. Po prostu ludzie prędzej jeżdżą, prędzej chcą jeździć takim czymś niż, wiecie, towarowym pociągiem. Jednakże mamy tylko w tym momencie jeden pociąg do wyboru, który będzie jechał stąd do... stąd. 90 dni mu to zajmie. Wow. Chociaż to jest też troszeczkę dziwnie liczone, ponieważ... no to tak naprawdę nie jest 90 dni, tylko powiedziałbym 2 tygodnie będzie jechał. To jest 500 km, więc żeby jechał 90 dni, musiałby robić jakieś... no, mniej niż 6 km dziennie, co jest troszeczkę nielogiczne, gdy on jedzie, wiecie, 50 km na godzinę. Więc według mnie on będzie jechał jakieś maksymalnie 10 godzin, co w grze może po prostu trwać jakieś 7 dni. Więc proszę was bardzo, jeden, drugi i wydaje mi się, że nawet trzeci kupimy. Więc mamy 3 pociągi, które jeżdżą od Amarillo do Oklahomy i z Oklahomy do... Wichita, czytając po polsku. Jednakże, my oczywiście tutaj potrzebowalibyśmy jakieś... losowa awaria, no to tutaj akurat nic nie zrobimy. Po prostu będzie musiał sam się naprawić. Możemy tutaj, wiecie, te wszystkie owoce przenieść do Oklahomy i w Oklahomie za niedługo wybudować jakąś fabrykę może. Jednakże tutaj też z fabrykami jest taki problem, że musimy się bardzo rozwinąć. To znaczy, bardzo dużo punktów badań musimy oddać, żeby właśnie pozwolić... żeby gra mi pozwoliła na budowę właśnie różnego rodzaju fabryk. Jak widzicie, tutaj leci cały pociąg, w zasadzie załadowany mięsem. Tutaj już jest troszeczkę gorzej, bo są tylko ludzie, no i poczta. I chyba jeszcze jeden pociąg tutaj powinien się znajdować, jest tutaj. Także pełny... czego? Mięsa, najwyraźniej. Wspaniale. A więc oni tutaj będą bardzo daleko i bardzo... wolno cisnąć do Oklahomy, w końcu tam dojadą oczywiście. Ale ja chciałbym, szczerze mówiąc, skoro wy mięsa tak dużo używacie, tak dużo transportujecie, to chciałbym podłączyć się do tego miejsca, gdzie krowy najwyraźniej się produkują, no i po prostu, wiecie, tworzy się w cudzysłowie mięso. Tutaj, jak widzieliście, wyskoczyła nam informacja, że mamy nowego kandydata, jest nim ochroniarz. Możemy sobie go kupić, czemu nie, i wrzucić do jednego z pociągów. Palniemy go w tym miejscu. Co on nam daje w ogóle? Zapobiega atakom bandytów na pociąg i zwiększa cenę ładunków o 5%. No to jest bardzo przydatne, więc tak jak mówiłem, wrzucimy ją do naszego pociągu. Proszę cię bardzo. I będziesz jeździć teraz po świecie, no i bronić naszego... naszego prawa. Naszego pociągu po prostu, szczerze mówiąc, no bo co by innego. Okej, mamy aukcję, możemy kupić ten pociąg. Nic o nim nie wiem, szczerze mówiąc, i 40 tysięcy kosztuje. Poczekamy, aż będzie dosłownie sekunda, wtedy dopiero podbijemy cenę. I teraz. Okej, 40 tysięcy, mam nadzieję, że nikt mnie nie przebije, bo ja nie chcę wydawać więcej. Potrzebujemy za chwilę na rozbudowę naszej kolei troszkę więcej. Więc uwaga, wygraliśmy. Cicho tam siedź. Zobaczmy, co wygraliśmy w ogóle. Tak, udało nam się ten pociąg. Zarąbiście. Teraz możemy sobie zamienić wszystkie pociągi na ten, co nam, kurde, zaboli mnóstwo pieniędzy. Więc ty jedziesz, ziomek, 53 km na godzinę, co na te czasy jest bardzo dużo. I pociągniesz aż 71%. No,
w sumie źle to powiedziałem, siła pociągowa to po prostu jest 71%. Wymiana wszystkich lokomotyw, które my w tym momencie mamy, będzie nas kosztować $73,000. Szczerze mówiąc, to nie jest jakoś super dużo, ale z drugiej strony nie mamy też bardzo dużo kasy, ale trudno się mówić. Zmieniamy je wszystkie. No i fajnie. Teraz będziemy mogli troszeczkę cięższe towary wynosić, powiedzmy. Mamy inżyniera. Ona nam dodaje, uwaga, zmniejsza wymagania dotyczące konserwacji lokomotyw o 20%. Biorecie. Jeszcze kogoś tutaj mamy? Nowy kandydat wynalazca. Dostarcza ci pomysły i wynalazki, dzięki którym otrzymujesz 90 punktów innowacji. Tylko 40 tysięcy, kupujemy go. I mi z kilka zrobiłem. Kupujemy go. Dawaj, tak, chcę 90 punkciaków. Wspaniale, wtedy w tym momencie mamy 234 punkty, co jest bardzo dobre. I co my tutaj chcemy ciekawego kupić? Pociągi ekspresowe. Zwiększa o 8% liczbę pasażerów w każdym mieście, w którym twoja firma ma stację. Okej, coś tam się udało. Za chwilę pewnie dostaniemy wycinek gazety, co jest świetne. Tutaj też mamy. Umożliwia korzystanie z kambuzów w pociągach. Okej. Co zwiększa premię dla wszystkich pracowników o 20%. Okej, czemu nie? I tak potrzebujemy jeszcze jednego punktu, jeszcze jednej rzeczy odblokowanej, więc bierzemy to. I w tym momencie potrzebujemy dodatkowe 100 punkciaków, żeby zrobić ten piękny ekspres. Albo zrobić ten. Nie ma absolutnie żadnej różnicy między tym a tym, po prostu ten wygląda bardziej epicko. I w sumie ten też wygląda zarąbiście. Ale jak widzicie, ten jedzie 65 na godzinę i ten jedzie 65 na godzinę, więc tutaj nie ma absolutnie żadnej różnicy w tym momencie. I dostajemy wycinek z gazety. Wczoraj lokomotywa należąca do Red Hot Steel, to jest nasza firma oczywiście, ustanowiła nowy rekord prędkości. Pociąg jechał jedną z głównych linii kolejowych. Wydarzenie świętowano wznosząc toasty piwem i whisky. Z niecierpliwością czekamy, kiedy i ten rekord zostanie pobity. Nasuwa się jednak pytanie, jakie są granice prędkości lokomotyw i dokąd nas zaprowadzi ten postęp technologiczny? 54 km na godzinę. Wow, ale bydle. Co? Matka zapomniała o dziecku. Houston, Apple, Summer każdego dnia robiła zakupy w mieście, aby po powrocie do domu i niestety nam wycięło ten kawałek i nigdy tego nie przeczytamy. Ach, szkoda. Okidoki, tak jak mówiłem, chcemy oczywiście zrobić z tej masarni kolejkę tutaj. Bo oczywiście mięso, które jest transportowane, głównie właśnie było wiezione przez nasze pociągi i my dostaniemy przez to po prostu duże ilości pieniędzy. Więc zmodyfikujemy sobie leciutko tą stację i musimy teraz troszeczkę pozmieniać, jak tutaj wygląda, ponieważ chciałbym bardzo, żeby stąd podłączyć się tutaj najlepiej w jakiś sposób. No to całkiem daleko będziemy musieli podłączyć się, co jest troszeczkę złe. Ale to zrobimy. Niestety trzeba będzie. Teraz tak, usuniemy to, usuniemy ten kawałek ścieżki, znaczy tej, torów. Teraz będziemy musieli to podłączyć tutaj, tak żeby nie zajeżdżać na tamtą część, powiedzmy. I to walniemy w tym miejscu i tyle. Okej, troszeczkę to wygląda dziwnie, szczerze mówiąc. Ale spokojnie tu wszystko jest ogarnięte. Potrzebujemy tylko jednego znacznika tutaj. No i po prostu pociągi będą podjeżdżać i hamować w tym miejscu, kiedy oni będą się rozładowywać. Wspaniale. Ile rzeczy bierzesz? No tylko 5 wagonów, to nie jest najlepsze. Ale jedzie szalone 52 km na godzinę! Wow, a ten kurde patrz ile piwa ma w sobie. Dobra, spoko, podoba mi się to. I tak jak mówiłem, teraz przydałoby się tutaj zbudować jakąś stację. Tak, żeby znaczek był na zielono oczywiście. Ludzie mogli używać tej stacji. No i bierzemy... ciągniemy tory w to miejsce i kupujemy. No i w tym momencie, wiecie, starczy kupić jeden mały pociąg, który będzie wiózł mięso stąd do tego miasta. Oni z tego oczywiście będą robić... więcej mięsa i skóry. No i mięso będzie transportowane tam w świat. Nie wiem, taką nadzieję. Więc musimy kupić jeszcze jedną małą lokomotywę. Weźmiemy którą? Wydaje mi się, że to, bo to ma większą siłę.
więc 50 tysięcy, czemu nie? Weźmiemy od razu ochronę. Proszę was bardzo, konduktora weźmiemy, chociaż szczerze mówiąc nie wiem, czy to jest tak bardzo potrzebne szczerze do tego pociągu, ale co tam? Będziecie jeździć stąd, dotąd. Szalone, nie wiem, 40 km może. Taki. Więc teraz patrzmy, ile on tego weźmie. Cały będzie zapakowany, kurde, krowami. To jest super wiadomość. No i teraz podjeżdża na stację. Będzie hamował. I zaczną ściągać te wszystkie wagony. I zobaczymy, ile my za to zarobimy. Wyjdźmy z tej osoby może. Z tej kamery. Zobaczmy, uwaga. 16,5 tysiąca. W sumie bliżej 17 tysięcy, więc to jest naprawdę super, super opłacalne, jak widzicie. Dobra, gdzie jest tam reszta w ogóle pociągów? Tak trochę ich nie widzę. Tu widzę ciśnień jeden. W zasadzie praktycznie pusty. Niestety, tutaj jakaś losowa awaria chyba też jest. Wy też tylko dwie przyczepy macie. No i wy macie te 5. Zły stan techniczny? One of your trains is broken down. Ty nie powiesz, babko. Nie no, tutaj na luzie chyba powinniście podjechać się naprawić. Tak mi się wydaje. Okej, ruszyli. Teraz jak tylko podjadą właśnie tą stację, powinni się naprawić. Mam taką szczerą nadzieję. Faktycznie on jest dosyć mocno uszkodzony. Chociaż szczerze mówiąc nie jest aż tak mocno uszkodzony. Kiedy jest tak, że wiecie, do zera leci, wtedy faktycznie trzeba go naprawiać, ale chyba nie jest aż tak źle. 11 tysięcy na to zarobiliśmy, no i teraz faktycznie się naprawia. Więc spoko. Temu typowi musimy zapłacić niecałe 50 tysięcy i dostaniemy 100 punktów innowacji, więc czemu nie? 50 tysięcy to jeszcze przejdzie i tutaj mamy jeszcze jednego ochroniarza najwyraźniej możemy sobie kupić. Więc wrzućmy go gdzieś. No, na przykład tu niech będzie, proszę cię bardzo. Będzie sobie teraz jeździć pociągiem i ochraniać nas. A my tutaj myślę kupimy sobie... Który pociąg, cholera? Nie no, ten wygląda hardkorowo, chociaż ten też tak fajnie, wiecie, masywny, taki wiecie, bydle. Ale szczerze kupimy chyba ten. No, ziomek, widzisz? Nawet konkurencja się cieszy, że mamy nowe pociągi. Wow, ten jedzie 75 na godzinę. O, już jest, kurde, prędkość... Kurde, świetlna. Dobra, tutaj myślę, że wydamy jeszcze jakieś punkciaki na jakieś małe pierdoły. Może być, niech będzie wam. Okidoki, skoro my mamy nowy pociąg, który jest przystosowany głównie właśnie do przewozu ludzi, do transportu ekspresowego, ustawimy, myślę, jeden właśnie z tych pociągów, który jeździ na tej trasie, by tylko i wyłącznie to jeździł. No i na ta babka, czyli konkurencja, ukradła nam plan z najwyraźniej jednego z pociągów. Ekstra. Więc ciebie ustawimy, że będziesz tylko i wyłącznie do szybkiego transportu. I teraz wstrzymamy sobie czas i zamienimy twoją lokomotywę na troszkę bardziej hardkorową, która będzie jechać 65 km na godzinę. Nice. Kwota do zapłaty. Jeszcze mi dopłacą za to, żebym zamienił sobie pociągi. Wspaniale. Wydaje mi się, że znowu za chwilę będziemy w gazecie, bo znowu pobijamy rekordy oczywiście prędkości lokomotyw, więc albo nie. Chciałbym też tutaj jedną, chociażby jedną kolej znaleźć. Ciebie także wymienimy na tą super nowoczesną. Tak, dopłaćcie mi, wspaniale, cieszę się. Jeszcze ci ustawimy, że będziesz woził tylko i wyłącznie transport ekspresowy. Jedziesz 64 km na godzinę. Wow, to wspaniała prędkość. Yeah. Mi cały czas wyskakuje informacja, że linia ekspresowa w niebezpieczeństwie z powodu szybkiej lokomotywy. Chociaż tego troszeczkę nie rozumiem. No bo co takiego tutaj jest? Wiecie, wymieniliśmy przed chwilą na troszkę szybszy pociąg, ale to już wcześniej mi wyskakiwało. Więc szczerze mówiąc, nie wiem do końca o co w tym chodzi. Ale jak widzimy, teraz to znikło, więc chyba nie ma większego problemu z tym. A, ten pociąg praktycznie nic nie wozi, bo nie jest przystosowany do transportu surowców. No, trudno się mówi. Oczywiście z czasem te wszystkie miasta się rozrosną, co będzie też bardzo przydatne. No bo oczywiście, tak jak tutaj, coraz więcej ludzi będzie i oni też będą chcieli, wiecie, transportować się po całym globie. Więc wspaniale. I tutaj widzę, że możemy zbudować coś w ogóle, jakąś fabrykę. Co byśmy chcieli tutaj, szczerze mówiąc? Ja najchętniej bym zbudował zakład tkacki.
Ponieważ niby to kosztuje 400 tysięcy, ale ludzie kupują tkaninę, jakby nie wiadomo co to było. Tutaj jak widzicie, bawełna nie jest też bardzo daleko, więc po prostu wystarczy poprowadzić kolejkę, no i tyle. I będziemy tak naprawdę kąpać się w złocie. Ale w chwili obecnej i tak pieniędzy nie mamy, więc musimy niestety poczekać. Miejmy szczerą nadzieję, że nie wykupią nam tego miejsca. Siostry wyścigowe! Świat z napięciem czeka na nowy rekord. Dzięki gigantycznym 85-calowym kołom napędowym Rensselaer, chyba tak to się pisze, i jej siostra Columbia są prawdziwymi rakietami. To wynik nieustannego maksymalizowania prędkości na trasach ekspresowych. Podróże są teraz tak krótkie, że pasażerowie nie nadążą zajęciem swoich miejsc, zanim pociąg dotrze do celu. No, niezły marketing, szczerze mówiąc. Podoba mi się, że takie coś za niedługo też będziemy mogli sobie odblokować. Jak widzicie, gdy przejdziemy do roku nowoczesnych, powiedziałbym. Widzę, że Oklahoma rośnie. No, tak pójdziemy sobie dalej, to już mamy takie naprawdę nowoczesne pociągi, które cisną 145 na godzinę, siła pociągowa 134%. To jest, kurde, bestia. Więc bardzo chętnie, chociaż zanim my to wszystko tutaj, wiecie, zrobimy, ten 162% siła pociągowa. Wow! Ciekaw jestem, ile to musi benzyny kraść. Chociaż to chyba nie jest na prąd. Wydaje mi się, że to jest na benzynę. Ale nie wiem, szczerze mówiąc. O, znowu jesteśmy w gazecie. Kalifornia nowym stanem federalnym. Kalifornia jest 31. stanem federalnym, który przyłączył się do Unii. Gospodarka rozkwitła, a wielu poszukiwaczy fortuny jest w drodze do słonecznego stanu. Już się pojawiły pierwsze obłąkane głosy na rzecz budowy linii kolejowej na całym kontynencie, aby stworzyć wspólny obszar gospodarczy. Taki utopijny projekt należy potraktować jako mrzonkę i spokojnie o nim zapomnieć. A czemu? Ja bym mógł tak poprowadzić przez całą, kurde, Amerykę kolej. Czemu nie? O Boże, tu jeszcze więcej. Dobra, 64 km na godzinę, najszybszy pociąg znowu. Wspaniale. Ja tutaj widziałem też informację, że jakieś miasto się rozrosło, ten najwyraźniej. Wspaniale, jednak dalej potrzebujemy 40 tysięcy ludzi, żeby tutaj jakąś fabrykę wybudować. Ten typek potrzebuje także wieży zaopatrzeniowej, bo się psuje. Oczywiście po drodze zobaczmy, ile on te transporty. Tylko dwie będzie woził. O, słabutko teraz. Szczerze mówiąc, nie! Wykupili mnie tutaj. Cholera, miał być tak fajnie. W sumie, jak ja wybudowałem fabrykę, czy tam tartak, szczerze mówiąc, mało kto brał drewno. W sensie te deski. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia dlaczego. No ale już trudno się mówi. Wynalazł ta kolejny. Za 50 tysięcy 130 punktów innowacji. Okej, niech będzie. Bardzo mi się to przyda. Wezmę tego typa. Ale z drugiej strony, skoro tutaj ktoś zrobił, wiecie, fabrykę desek, czyli po prostu tartak, my możemy poprowadzić stację tutaj. Ale zanim jeszcze, to oczywiście tutaj wykupimy sobie jakieś plany. Zwiększa zyski z transportowanej poczty o 7%. Czemu nie? Weźmy sobie to. Obręcze stalowe, zmniejsza wymagania konserwacyjne lokomotyw o 10%. Czemu nie? Jeszcze mamy 200 punkciaków, więc możemy kupić to już. 75 na godzinę, oczywiście chcę. No, dzięki. I mamy 148 punkciaków w dalszym ciągu, więc coś taniego moglibyśmy kupić. Takiego naprawdę taniego. Tutaj wszystko po 300 z jakiegoś powodu kosztuje. Chociaż z czego pamiętam, to leciało, że to było 100, 100, 100, 200, 200 i 300. I tutaj ta chyba te za stówkę była. Jakoś tak to leciało. I możemy najwyraźniej to kupić, więc czemu nie? Zróbmy to. Siła pociągowa 98%. Chcę to mieć. A to 118%. Tutaj już wchodzimy na naprawdę ładne pociągi. Takie, wiecie, mocne. Więc bardzo się cieszę. A to co jest? Przy sprzedaży używanych lokomotyw amortyzacja zmniejsza się o 25%. Okej, w sumie to dużo nie kosztuje, więc możemy to kupić. Czemu nie? praktycznie za bardzo. Niech będzie. I tak jak mówiłem, przydałoby się tutaj postawić jakąś małą stację. Zrobimy to w taki sposób mniej więcej. Niech będzie. Teraz postawimy to tak, żeby
oni się tutaj podłączali, ale żeby też się oczywiście nie... Żeby się nie zderzyli oczywiście, bo to by było bardzo, bardzo niefortunne. Będziemy prowadzić tutaj tylko i wyłącznie jeden pociąg. Dobra, się zamyśliłem trochę. Ale chodzi mi o to, że tutaj weźmiemy sygnalizator, postawimy w tym miejscu. Tutaj postawimy drugi sygnalizator w tym miejscu. Czyli jak pociąg będzie jechał z tej strony, a na stacji ktoś będzie stał, no to ten pociąg nie może tutaj wjechać. No i w drugą stronę to samo. I widzę, że miasto też rośnie, to tak ładnie rośnie. Czy możemy jakąś fabrykę postawić? Możemy. Czy jest tu jakaś w pobliżu może tkanina? A nie, ale jest mięso. Jest tkanina, ale to jest naprawdę daleko. Niestety. Więc chyba na chwilę obecną i tak pieniędzy nie mamy, więc tutaj dużo się nie będziemy mogli bawić tym. A szkoda, naprawdę bym chciał. Dodaj lokomotywę chciałbym, która jest przystosowana i do oczywiście towarów, czyli ten pociąg. Kupimy cię. Kupimy konduktora najwyraźniej, proszę cię bardzo, i ochrony chyba nie mamy niestety. Więc chciałbym, żebyś pojechał stąd, dotąd. I jedź! Jak widzicie, cały pociąg drewna będzie załadowany. Bardzo, bardzo przyjemnie, szczerze mówiąc. I w tym momencie, jak widzicie, no, bardzo dużo drewna będą mieli te ludziki. 11 ton. Prawdopodobnie to w tonach jest napisane. Chociaż tak coś mi się nie chce wierzyć, że tylko 11 ton nam się udało tutaj przewieźć. No bo wiecie, cały pociąg tutaj tego jest, no ale co ja tam wiem. Z czego mi też wiadomo, chyba 16 tysięcy będziemy dostawać za właśnie przetransportowanie tego drewna. Jeśli tak jest, się ucieszę, bo to są naprawdę grube ilości pieniędzy. Sprawdźmy na szybko. I uwaga, 16 tysięcy, równe 16 tysięcy, więc to jest zarąbiste. Chciałbym zobaczyć, czy oni są w stanie, wiecie, transportować te drewno, czy nie. Bo nie wiem, do czego jest w sumie drewno potrzebne. Ale chyba im się tak nie za bardzo śpieszy z tym. Chyba, że drewno jest potrzebne na przykład do budowania miasta. To też jest całkiem logiczne w sumie. Ale nie wiem. Odjechał kolejny pociąg. Jest kompletnie cały załadowany. Zobaczmy. O, 16 tysięcy. Świetnie. Zarobiście. Więc faktycznie może być tak, że drewno w jakiś tam stopniu poprawia szybkość budowy miasta. Chociaż z drugiej strony teraz to się zatrzymało, więc no nie wiem. Szczerze mówiąc, ciężko mówić, do czego jest drewno potrzebne. Mamy jakieś nowych ludzi, którzy możemy kupić, więc biorę cię, biorę cię. Najwyraźniej trzech inżynierów naraz. Ekstra. Od razu was wrzucę do jakiegoś pociągu. Proszę cię bardzo, 20, 20 i 5% z czegoś dodaję. Czy możemy coś nowego odblokować, na przykład to? Wagon panoramiczny zwiększa ceny biletów dla pasażerów o 7%. Okej, to jest całkiem fajne w sumie. Weźmy to zatem. Jakaś informacja mi tu jeszcze poleciała, że coś jest nie tak. Prawdopodobnie u ciebie właśnie nie masz standardowo wieży zaopatrzeniowej. Proszę cię bardzo, już masz. Premia za nowy przemysł 120 tysięcy. Ja mam 400 tysięcy. Okej, to zrobimy od razu. Wstrzymamy czas. Czas jest wstrzymany na ludzie. Możemy zbudować parę takich właśnie fabryk. Szczerze mówiąc, ja chciałbym tutaj poprowadzić bawełnę. Chociaż to będzie bardzo, bardzo drogie. Musimy przez, wiecie, parę kilometrów, parę set kilometrów przeprowadzić kolej. Ale myślę, że to się opłaci, szczerze mówiąc. Bo tak jak mówiłem, tkaninę wszyscy biorą i właśnie wszyscy handlują tym, więc czemu nie? Postawmy taki jeden budynek. Myślę, że jak najbliżej, jak to jest możliwe, torów, na przykład w tym miejscu, bo oni też daleko nie musieli jeździć, plus dostaliśmy premię 122 tysiące, więc tak naprawdę zapłaciliśmy 280 tysięcy, więc to jest bardzo dobry wynik. Od razu to sobie od razu ten budynek sobie rozbudujemy, żeby były dwa pasy, powiedzmy. I teraz chciałbym stąd poprowadzić aż tutaj. I najwyraźniej gra chce prowadzić mnie przez pół świata. Czy nie da się coś takiego zrobić na przykład prostej na temat? Okej, więc potrzebujemy na to 149 tysięcy, czy tak naprawdę 150 tysięcy. Będziemy mogli to wtedy wybudować, więc sobie przyspieszymy czas. I oczywiście jak tylko wbijemy te pieniądze, jeszcze musimy stację zbudować, co jest dosyć trudne, czy bardzo kosztowe na pewno. Więc weźmiemy sobie małą stację kolejową, postawimy w tym miejscu. Dobra, teraz przejdziemy tu.
No, niestety tak jest, tak jak ta typa mówi. Potrzebujemy teraz 148 tysięcy, więc czekamy. W Dodge City mamy premię za budowę kolei. To w sumie nie jest tak daleko, szczerze mówiąc. I tak bym chciał tutaj za niedługo poprowadzić, ale na razie nie. Na razie tego nie róbmy i tak nie mamy pieniędzy. Na razie chcę tutaj poprowadzić. Okej, w taki sposób. I teraz chciałbym oczywiście zrobić tu jakąś koleję. Nie wiem, ile teraz pociąg kosztuje. Chyba 100 tysięcy? 30 tysięcy, nie, 50 tysięcy nasza właśnie, nasz pociąg, który potrzebujemy. Oklahoma rośnie. Okej. Wspaniale. Dorzucimy tutaj jakiegoś dobrego inżyniera, najwyraźniej upartego jeszcze inżyniera. Tutaj, kto to jest? Palacz najwyraźniej, czyli typ, który wrzuca węgiel do kotła. No spoko, jeszcze konduktora najwyraźniej możemy dorzucić, więc proszę cię bardzo. I teraz będziesz jeździł z Hill Manor. Okej. Będziesz jeździł aż tutaj. Tachograf możemy najwyraźniej sobie wylicytować. O, szczerze, to ja nie mam zbyt dużo pieniędzy. Jak ktoś mnie teraz przebije, to po sprawie. Ale najwyraźniej chyba nikt mnie nie przebije, więc nice, wydaliśmy prawie ostatnie pieniądze. Praktycznie wszystkie pieniądze wydaliśmy, żeby to kupić, no ale spoko, mi się to podoba. Więc wybierzcie tą bawełnę i ciśnijcie przez pół państwa, żeby doprowadzić to do tej wioski. No sorry, to już nie jest wioska, to jest prawdziwe miasto. No i oczywiście, żeby oni wyprodukowali tkaninę. No i tkaninę będziemy gdzieś tam w całym świecie tak naprawdę rozwozić. Więc niech tutaj nasze pociągi sobie jeżdżą i nam w dalszym ciągu zarabiają, a ja zakończę w tym momencie film. Więc jeśli wam się film spodobał, dajcie lajka w górę, bardzo bym się ucieszył. Ze subskrypcji jeszcze bardziej. No i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.